Witam w kolejnym odcinku Bibliotecznych Polecajek. Znów chciałabym Państwu przedstawić książki z literatury czeskiej. Niech na pierwszy ogień pójdzie książka Ostatnia podróż Winterberga Jarosława Rudisza, wydana w wydawnictwie Książkowe Klimaty. Ta opasła książka może być takim pewnego rodzaju przewodnikiem w podróży pociągiem z Berlina do Sarajewa. Możemy się wybrać razem z bohaterami wspólną podróż. Czym jest ta książka? To jest opowieść o dwóch mężczyznach, 99-letnim Winterbergu, który postanawia razem ze swoim opiekunem wyruszyć w niezwykłą podróż. Za przewodnik ma Baedeker, wydany w 1913 roku. To jest podróż sentymentalna, podróż śladami dawnego cesarstwa Austro-Węgier. To jest podróż przez wielokulturową Europę, przez historię, przez wielką historię. Oprócz tego to jest niesamowita opowieść o poszukiwaniu tożsamości, o konfrontowaniu się z dziejami i o tym, jak interpretujemy historię. Nie będę więcej zdradzać, abyście Państwo mogli przebyć tę drogę wspólnie z bohaterami i bawić się przy niej tak dobrze jak ja. Kolejna książka, a raczej dwie książki, skierowane są nie tylko do dorosłego czytelnika, ale też dla młodzieży. Są to dwie wspaniałe książki Truchlin Wojciecha Matochy. Książki wydane są przez wydawnictwo Afera. I czym jest owy tytułowy Truchlin? To jest dzielnica Pragi, niesamowita dzielnica Pragi, w której nie działają urządzenia elektroniczne. Jakby czas zatrzymał się tam w XIX, pod koniec XIX wieku. Ludzie żyją bez pośpiechu, powoli. Są to takie, powiedziałabym, niebieskie ptaki. I do tej dzielnicy trafia dwójka, na początku trójka młodych przyjaciół i zgłębia tą tajemnicę, ma tam liczne przygody i jakby starają się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w tym Truchlinie jest jak jest i co się takiego wydarzyło, że nadal tam nie ma prądu i jest to takie miasto w mieście. I ta Praga tutaj jawi się jako takie miejsce tajemnicze i pełne przygód. Druga część, Czarny Merkury, to nadal jakby odbywa się i akcja tej książki toczy się na Truchlinie. Tutaj znowu muszą się zmierzyć z różnymi przeciwnościami losu, odkrywają niesamowite postaci. Troszkę jest potwornie, troszkę magicznie i troszkę tajemniczo. Naprawdę polecam tę książkę nie tylko młodzieży, ale też dorosłym czytelnikom, bo to jest fantastyczny pomysł, fantastyczna zabawa. I z taką nutką przygody czujemy się przy lekturze jak małe dzieci. I na koniec chciałabym polecić książkę obyczajową, książkę historyczną Aleny Mornsteinowej Pusta mapa. To jest wielowątkowa opowieść o losach trzech kobiet, o kobietach, które są silne, które muszą zmagać się z okrutną rzeczywistością, których małe, rodzinne, miłosne perypetie, małe nieszczęścia i problemy wpisują się w tę wielką historię. Czas akcji rozgrywa się przez cały XX wiek. Mamy tutaj takie okoliczności polityczne, historyczne, które mocno wpisały się w dzieje Czech i Czechosłowacji. Bohaterki rzucane są przez los w różne miejsca, borykają się z różnymi problemami, ale generalnie wychodzą ze wszystkiego obronną ręką i to jest taki znak dla nas i takie pocieszenie, że ta wielka historia mimo wszystko jest tylko małą historią, z którą każdy może sobie poradzić. Serdecznie zapraszam do biblioteki i polecam książki wydawane przez te wydawnictwa, książki czeskie z czeskiej literatury.